Moi drodzy, lecimy. Kim gramy? Ja sobie dzisiaj wybiorę, nie będę pytał widzów bezpośrednio. Wojownikiem? Nie. Czarnoksiężnikiem? Czy druidem? Poszedłbym pod czarnoksiężnika. O, 100 bitsów, dzięki wielkie Ashman. Dzięki wielkie Ashman. Pozdrawiam cię gorąco. Wezmę sobie czarnoksiężnika, zobaczymy. Moi drodzy, pędzące kodo, myślę, że tutaj najlepszym wyborem. Tutaj mamy takie trzy karty fajne. Przyjazny barman, czyli Przemek, Giermek Argentu oraz opętany Kmieć. I teraz, czym się różni Giermek Argentu od opętanego Kmiecia? Bo trzeba dwukrotnie go tak jakby zabić, dwukrotnie zaatakować. Tym, że opętany kmieć jeszcze może buffować na przykład karty, które ma, które są u Warlocka. Na przykład radny się buffuje, tak? I mamy jeszcze barmanka, tylko ja wezmę kmiecia, z tego względu, że no jakaś kreatura prawdopodobnie pozostanie na tym stole. Moi drodzy, wziąłem kodo, będę musiał bronić, dokładnie. Wścibska reporterka albo ogień duszy. No nie wiem, Soulfire powiem wam na arenie, to tak średnio. Ale może się nam przydać, może gdzieś tam coś znajdziemy. Weźmiemy sobie też bombę, bo jest bardzo dobrym czarem. Nie wiem, czy mikstura też nie będzie dobra, żeby niszczyć jakiegoś stronnika. Bo te dwie karty są okropne po prostu, więc miksturę weźmiemy. Weźmiemy sobie szefa chochlików, która to karta jest po prostu bardzo, bardzo dobra. Strażnik Zagłady. O ile nie chcemy w ogóle odrzucać kart z naszej ręki, to po prostu Strażnik Zagłady ma dobre statystyki. Może gdzieś pod jakiś lital nam podejdzie. No i teraz jest sytuacja, w której co mamy zrobić? To są tak złe karty, że no aż przez chwilę myślałem, żeby wziąć tego nowicjusza, ale... Po prostu plugawy smoczy jastrząb. No, powiem tak, jakbym dostał Pio, to ma sens. Beztwarzowy behemot. Tyle razy ginąłem przez tą kartę, bo albo Pris mi ją ukradł w 10 turze, albo po prostu zabił mi ją za słowem cienia, więc... Powiem tak, że chyba wezmę tego jastrzęba, chociaż jest słaby, ale może gdzieś coś skombimy. Weźmiemy sobie chemiczkę tutaj zdecydowanie, bo ona ma dobór kart. Tyci rycze zła, moi drodzy. Gdy odrzucamy kartę, on się buffuje. No, powiem tak. Weźmiemy. Żeby była karta. Weźmiemy sobie Infernala. Sam w sobie jest po prostu dobrą kreaturą. Hosen. Tak dziwnie to brzmi, Hosen. Tego Hosena. No wziąłbym Hosena. Healujemy jakąś kreaturę do fulla, ale... My też jakichś takich strasznych kreatur tutaj nie mamy, żeby ich healować. Wędrowiec pustki. Wezmę sobie wędrowca. Zrobimy jakiegoś takiego, słuchajcie, zoo. Pseudo zoo. No ale z takimi kartami to raczej nie. Mamy trochę demonów. Myślę, żebyśmy mogli demoniczny ogień wziąć. Nie chcę, w ogóle tej bestii nie chcę. W ogóle jej nie biorę pod uwagę. Tu już wolę Krakena, owszem. Piekielny ogień, mechaniczne Yeti i konował. O ile konował odpada, to jeszcze Yeti bym wziął pod uwagę. Ale musiałbym mieć obszarówkę też, więc wezmę piekielny ogień. Szóstka jest spoko, łamacz zaklęć i wędrowiec pustki. Tutaj weźmiemy sobie szóstkę. Po raz kolejny tą szóstkę wezmę, bo jest spoczko. Szpikożerny ghoul. Fajnie się wpasowuje w manakiur. Dodatkowo mamy jeszcze śmiertelny wir. To byśmy musieli pomyśleć na ten temat. Dobór karty. Nie, weźmiemy szpikożerny ghoul. To się fajnie tu wpasuje. Szpikożerny. Mistrz ostrzy. Dusza. Albo spaczony. Weźmiemy tego Murloka chyba, bo on tutaj najlepsze działanie ma. Tutaj weźmiemy Kwaldira. Tutaj, słuchajcie, wezmę sobie to Abrakazam. To są trzy kreatury, zawsze spoczko. Okej.
Tu weźmiemy coś na late game. Magik z menażerii, bestia, smok, murlock. No to tak, murlocka na razie nie mamy. Bestia jest jakaś jedna, smok, to za mało, żeby myśleć chyba o tym. O tej piątce, wezmę to. Bam, bar, bam, bam, bam. Na Dentego weźmiemy. Ta czwórka, tak se, no weźmiemy żywiołaka mrozu. No powiem wam, że tutaj się trochę spieprzyło, bo miałem wrażenie, że będzie trochę ładniej. Będzie trochę weselej, a tu wychodzi na to, że jest tak se. Abrakazam po raz kolejny, no muszę to wziąć, bo jest słabe. Tutaj weźmiemy zamiast ogra mięśniaka, weźmiemy tego Argenta. No i ostatnia karta, słuchajcie, jeżeli ktoś nie jest mechem, to odpada. Weźmę trójkę, chociaż Argus jest dobry, czekajcie. Trochę mam obszarówek. Jednak Argusa wezmę. Siemanetko, witam cię. Ej, ale beka, siedzę w sraczu i oglądam technologię zachodu. Niklaus, o co ci chodzi? Co ci się wydarzyło się? Oszczepnik. Ja byłem oszczepnikiem? No byłem jaszczur oszczepnikiem. Jak to powiedział Niklaus, uważaj jaszczur, co piszesz, bo masz w swojej... masz w swojej nazwie takie słowo szczur. Więc uważaj. Ostry kebab, kurde. Ostry kebab jest, kurde, tragiczny. Jak jest za ostry. Technologia cywilizacji śmierci. No tak, się sami pozabijamy. Ja idę w dociąg. Muszę mieć czym grać. Na razie tak średnio z tym graniem. Murlock murlockowy, dobra. Murlock murlockowy, mógłbym go po prostu zabić. Ale zagramy tak, killniemy się. No to mi się nie podoba, co zrobił. Ja pierdzielę, co za typ! Z kim ja gram? Debil to mało powiedziane. Czy ona powiedziała param pam pam? Moi drodzy, czy ona jest dziewczyną popka? Param pam pam. What the fuck? Efekty uboczne? Nie bój nic. Ram pam pam pam. Jaką legendę wybrać? Leeroy czy Ragnaros? Ale jak wybrać? Na arenie? No ja bym Ragnarosa brał, ale kurde, co on robi z tymi? Ej, halo. Halo, co on robi? Co on sobie tak pozwala? Co ten gościu, co on? Jak długo on będzie buffował swoje kreatury, nie pozwalając im ginąć? To jest ciekawe. Teraz tak, mogę dać strażnika, ale wyrzucę dwie karty. I to ginie. Dobra, zrobimy coś takiego, słuchajcie. To będzie dziwne. Ale musicie mi zaufać, że to ma sens. Trust me. No dobra, to już to przedupiłem. O matka. Ha!
No, powiem wam, ciekawa sytuacja się zrobiła. Tego nie zabijecie, to... to giniecie, no. Jeszcze dobrałem kartę, żeby mu dać więcej, wiadomo. Klasa, proszę. Zupełnie przypadkiem. Do której kolejna gra, tak na oko, bo chciałbym teraz trochę pograć, a nie chcę się przegapić. Wiesz co, nie wiem. Gotowy do nauki? No, to żebym se pograł. Powiem wam. Grube playsy. Grube playsy, słuchajcie. To mnie załatwiło. Ta kreatura mnie załatwiła. Trzeba było od razu tym strażnikiem wjechać. Ja się nie przywitałem? Grzybyk, jak to? Siema, witam. Na arenie Warlockiem mam trzy legendy. Cogota, Madame Goje i Hemeta, co brać? Madame Goje odpada. Hemet też tak średnio. No i se Sogota, kurde. Sogota Sudoku. Gul'dan kontra. No tak było, Jaszczur. Tak było. Ej, ja mam to samo rozdanie co poprzednio. Znowu Damulka. Jarajek się nazywa gościu. Hej, czat, to wiesz zrobić w programie Innkeeper tak, abym widział swój deck podczas gry. No ten program służy do tego, a jeżeli go nie umiesz włączyć, to znaczy, że coś źle robisz. Więc musisz dokładnie zrobić tak, jak cię prosi o to. Musisz prawdopodobnie odpalić Innkeepera, a następnie wejść w kolekcję twoich decków, żeby on tak jakby widział to, żeby on wczytał dane. Nie wiem, no ja się na tym nie znam, bo ja tego nie używam, ale tak mi się wydaje, że o to tu chodzi. Co? Jaki hajs mi do głowy uderzył? Przepraszam bardzo, ja żadnego hajsu nie widzę. Dobra, ja muszę to zagrać. Ja pierdziele, jak ja mu tego nie zabiję znowu, to są tak wkurzające kreatury. On mi pewnie wyciągnie broń, zabije mi 3-3 i to zostanie na stole. Nie no. No nie wiem, co ja mam zrobić z tym znowu. On mnie będzie tutaj masakrował. On mnie będzie masakrował. Proszę bardzo. Znowu sytuacja taka. Gość wystawi głupią kreaturę, która mu będzie teraz żyła w nieskończoność, no. On zrobi wszystko, żeby ta kreatura była na tym stole. To pewnie trafi w 2-2. A nie, tak. Widziałeś update do H1? A co tam się działo w H1? Jaki update'cik? Jak tam drama z Wardęgą i Gargamelem? Stary, to jest jak serial. To będzie trwało i trwało teraz. Pari pararara. Umieść to jabłko na swoje. No i co, psy może? Nie, no serio, kuźwa. Nie mam sił. Dobrze, uderz w to.
Dzięki, że pomogłeś mi wyczyścić stół, ziomek. Chcesz coś wysadzić? Dobrze, źle. No tak se. Poprawili sporo exploitów, coś z drzwiami, nie czytałem zbytnio, no bo drzwi się bugowały czasami. Nie dało się normalnie przechodzić, albo zabijały drzwi. Siema, gruby. Abrakadabra. Spokojnie, Dawidku, nie denerwuj się. Dobrze, nie będę. Nie zamierzam. Nie e. No i gitara się ma. Teraz już mi lepiej. Teraz się lepiej czuję. Miotła. Dzika miotła, miotła. Dziki tauciarz tak zwany. Miotła pozamiatała. Powiem wam, miotła pozamiatała, faktycznie. O kurde, Bonkol, co ja widzę? W planie dzisiaj Astronili. My Summer Car, super legacy, szkoda, że nie później oglądać. Mam gdzie... Archiwum live będzie, będzie na archiwum. Muszę zagrać dzisiaj w My Summer Car i w Astronila, zobaczyć co się pozmieniało. Dobra. Gramy z magiem. Wyrzucamy te dwie karty. Zobaczmy. To nie są karty, których chciałem. Ale dobra, to są jedne z droższych kart w moim deku. Więc już teraz mam nadzieję, że będę dociągał tylko dobre karty. Czołgiem. Why this chat is Polish only? Czemu Dawidus is Polish only? W ogóle to jest zaznaczone, że jest dla Polaków tylko? Chyba nie. Jedynie tak da się zrobić, jak jest po angielsku. Siema Black Joker. Black Joker. Czat jest tylko dla Polaków? To ja muszę to zmienić. Czekajcie, to muszę zmienić ustawienia jakieś. W kanał i filmy. Sobie myślę. Treści to nie. Archiwizuj dostarczenie reklam. Co tu robić? Co tu robić? Kto może komentować? Znajomi.
hyperlink i bla bla bla. Wymagać zweryfikowana e-maila z zweryfikowanego e-mailu do rozmowy. Nie ma, no. Nie wiem, o co chodzi. Nie ma tak, że jest tylko dla Polaków. Ja tu nie ma czegoś takiego. A, blokuj szepty od osób, których nie obserwujesz. Dobra. Gościu sobie wyszedł. Fajna gra. No oszukali mnie. Oszukaliście mnie. Droga do legendy. Tym oto sposobem, moi drodzy, dojdziemy do legendy. Kończy mi się czas. Legenda arenowa. Tak, to ja. Ach, kurde, trudny był ten pojedynek. Zacięty był ten przeciwnik, kurde. Jesteś strasznie wysoki w rzeczywistości, a na filmikach nie wyglądasz. A to może dlatego, że na filmikach widzisz taką część mojego ciała. Czyli jak siedzę na fotelu, to wyglądam jak każdy. Wyglądam jak ktoś, kto ma 1,50 m, i jak ktoś, kto ma 2 metry. Bo siedzę na fotelu. Widziałeś grę Little Nightmares? Ma swoją premierę w sobotę. Myślę, że może być fajna. Zrobimy przegląd Steama dzisiaj. Face Warlock to był. Ranking arenowy, no. No, coin i co? Niemożliwe. No i co tam? Co tam u ciebie? Co tam? Skąd to zwątpienie, no, ziomek? Może jestem mały, ale zły na potęgę. Czekajcie, coś mi się tu nie zgadza. No.
No ram pam pam to by, no. What the fuck? Gniewiona wziąłeś? Co on powiedział? Co on mówi, ten tyci rycerz? Puja? Ja muszę zaraz to sprawdzić. A, no tak, on tak mówił chyba. Boże, ta gra... To tylko ja i pan Kontra. Chuja! Chuja! Ja kropka! Chuja! Dobra, no, gra dla dzieci. Do mnie! Gotów, panie. No, taka gra dla dzieci. Moja tarcza za arbus. Dobra, ja go muszę zabić. Muszę go zabić, bo on szkaluje. Burger. Co burger? Co mnie burger tu piszesz? A, GOG! Is that you? Is that you, my friend? My old friend? What are you doing? What are you doing? Are you streaming? Maybe? Sometimes? Are you still playing Infestation? This game sucks already. Yes! Show Nalof video. What? What? What, what, what? Burger love, burger love, burger love. Yo, yo, yo. You big no papa. What the fuck? Yes, yes. Maybe. A little bit. Właśnie, Polska dla Polaków. Właśnie super, że Niklaus dziś masz Nvidia. A właśnie, Niklaus, ty masz Nvidia? Jak na maturze. Hopie, ja ci gadam. Hey boy, this chat is Polish only. No. Jestem wspaniały! I am very wspaniały! I spadają mi sandały! A i dociągnę kartę jeszcze i to był misplay, bo miałem jeszcze dociągnąć pierw, a potem dopiero, no i kurde no. To jest tak zwany misplay, wszyscy piszą Bonkol misplay. Co sądzisz o dramie Wardęgi i Gargamela? Czekaj. Ja ci to pokażę na obrazku. Mam
faworki tylko tutaj. Czekaj. Tyle możliwości. A, nie chce mi się. Nie będę pokazywał. Tabaribi bam 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 bam. Pokaż śmierdziela bydlaka. No. Nie chce mi się żadnych filmów dramowych oglądać. A, wybierz język czatu. Dobra, już wiem, moi drodzy. Dobra, już. Nie jest tylko po polsku. Dobra, już wiem. Faktycznie, wybierz język czatu, że niby po... no właśnie, a ja to źle zrobiłem. Bo ja tylko dla Polaków udostępniłem ten stream Polaków dla Polaków. No właśnie, no. To jest misplay. Oczywiście, że to misplay z jego strony był. My friendos. To bez sensu. Owca poszła przed chwilą. No, wyłączyło się coś. Jak zaczynałeś streamować, to jak reagowało na to grono twoich przyjaciół? Grono moich przyjaciół dowiedziało się dopiero po roku czy dwóch latach, jak coś streamowałem, więc... Po prostu nie odczuwałem potrzeby mówić takich rzeczy, no. Też się nie interesują, czy coś. Co tu się działo? Ha, bardzo śmieszne, ha. Powiem wam, że Lipton. Tyle możliwości. No nie mogę tyle kart odrzucić, no. Głupoty. Wypij tę moc. Okej. Dobra, zagrajmy tak. Zagrajmy to. Zagrajmy tak. Będzie dziś Smite Tactics, ale ja myślałem, że po wczoraj nikomu się to nie podobało, więc nie wiem, czy to będziemy grali znowu. Oj, ale trafił. Oj, Noctis. Myślałeś o grze w Armę 3 na serwie Doriana? Ale mi się wydaje, że Arma 3 to już się skończyła. Ten, skończył się hype, No chyba, że nie, chyba, że to jest taka gra, że dopóki będą fajni gracze i będą ciekawe rzeczy, to... To będzie śmiesznie. Znaczy, dobra, o co chodzi? Ja myślę, że Arma 3... Jak na przykład... Soul sobie pogra raz na miesiąc na tym serwie, to jest okej. Ale jeżeli na przykład są sytuacje, że ludzie, są ludzie też na streamie, na Twitchu polskim, że oni tam dzień w dzień grają. I mi się wydaje, że to w jakiś sposób może się przejeść. Nic się nie skończyło, siema Dorian. Mi się wydaje, że jeżeli jest streamer jakiś,
Ja nie mam na myśli Doriana, ale są jacyś tam inni gracze, którzy tam uczestniczą w tym. Dzień w dzień, to mi się wydaje, że to jest trochę za dużo tego, nie? Bo oczywiście śmieszność śmiesznością, jakieś akcje i tak dalej, ale... Ale myślę, wydaje, że to powinno być takie wyczekiwane, to musi być takie tak raz na jakiś czas i to jest wtedy taka akcja jakaś gruba. Chociaż co ja tam wiem, ja tam nie gram na tym, ale jako widz obserwujący na przykład to co się tam dzieje, no to tak sobie stwierdziłem. Nie no, ja nie mówię, no bo fajnie tam czasami, fajnie. Dzięki wielkie za 30 biców od stresowego. Witam, dzisiaj koniec drugiego sezonu i update H1Z1, pewne w serwery off do wieczora. A, to chyba w H1 nie będziemy grali niestety. Lipton. For the Cruciata! Ram pam pam. Wiem o co chodzi. Nowe postacie przychodzą, nowe pomysły, nowe akcje, nowe osobowości, no takie rzeczy się dzieją. Jeden strzał? Ojoj. Jeden strzał, jeden trup. No i chlub ci w dziób. Deus Vult. No tak jest. Dobra, on się potrejdował tutaj. No to myślę, że wchodzimy z Kodo, nie? Kodo po prostu ładnie tutaj go ściąga. Ta, aha, jest dzień w dzień, jest spoko. Farcik, wejdź sobie na moje archiwum live, które jest w opisie. Ja... Zobacz ile ja gier każdego dnia gram. Jakich różnych gier gram. To nie jest tylko Hearthstone. Okej. Nie no, chcemy to zagrać, myślę. I ten ironiczny uśmieszek. Jaki ironiczny uśmieszek? Szczerze to nie chcę nic teraz wyrzucać. To jest okej. Okay. To mi się wydaje. Ale ja nie wiem czy ja dorzucam teraz, bo Flame Strike może być. No dobra. Najwyżej. Czy jest Flame Strike, czy nie jest Flame Strike? Jak myślicie? Dobra. Zobaczymy. Uważaj, bo jak raz wejdziesz na Lakeside, to już trudno będzie przestać. O, to sobie zrobimy. Już to zrobimy, coś na tym. Pomyślimy. Pomyślimy, dobrze. 6. Kurde, no ogień duszy. Co jest? 6. No dobra, kurde. Tyle kart, których bym nie chciał odrzucić. Ani tego bym nie chciał odrzucać teraz w tym momencie. No dobra. Pierwszy, moi drodzy, chuja. Wrzuciłem chuje. Znaczy... Uja! Uja! Niestety zabili mi uje. Thank you.
Owca? Czy lanca? Pocisk. Pa-ba-ra-pam. Mokol, na pewno ma jakiś pomysł na postać, będzie ciekawy. No nie wiem, ja bym musiał coś... Znaczy, ja wiem, kogo ja bym chciał, no. Ale... Zobaczymy, no. Pomyślimy na ten temat, wiesz? No gram ryzykownie, ale on w Flamestrike'a nie dostał od 5 tur. Więc... Było już tyle tur, w których Flamestrike był idealny. No właśnie. Nie możesz podłączyć sławek z tyłu kompa? Wiesz co, to chyba nie dotyczy tego problemu.